Znajduję się w niewielkiej wsi Sztiawnik. To tutaj wychowywał się Jan Kucjak. Przyjechałem do tej wsi, aby porozmawiać z ludźmi, którzy pamiętają go, którzy byli jego sąsiadami. Przyjechałem również do tej wsi, aby od tego miejsca, od miejsca, w którym został również pochowany, rozpocząć swoją podróż po Słowacji tropem Jana Kucjaka. Dobry chłopak? Strasznie dobry. I żal go, prawda? No. Kiedykolwiek się z nim kontaktowałeś, widziałeś, rozmawiałeś? Widział, na turnieje chodził. Futbol hrabal, jak hokejbal, a slušný chalan. Porušila ti ta historia Janka? Aha, porušila sa to riadne, no, ale on bol slušný človek. On študoval, najprv študoval techniku, niečo s počítačmi, toho nebavilo, tak prešiel na žurnalistiku. Toho vlastne asi bavilo viac. Jaký bol? Aký bol? Bol to mladý, skromný chalan. Slušný. Nikdy som nevidela, že by bol náročný. Taký skromný chlapec. Mne to veľmi mrzí ich to a chcú to zistiť, že kto to spáchal. Akože. Musia vedieť pravdu, že kto to bol. A... Má pán jakieś wyobrażenie, dlaczego to wszystko się stało tam? Nie. Trudno powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Dużo ludzi było na pogrzebie tutaj? Strasznie było. Cała wieś przyszła? No aj z Bratislavy, aj tu. Kolegovia, strašne veľa. Že prečo ho mám? Tak. Preto chcem, aby Slovensko bolo lepšie. Aby tá jeho smrť za niečo stála. Keď už sa to muselo stať, jednoducho, aby nebola jeho smrť zbytočná.